Ostatnio się tak zastanawiam, jak to się dzieje, że w Clash Mini maksujemy bardzo szybko nasze jednostki. Jak to się dzieje, że i tutaj jedna gwiazdka, tu zaraz druga i trzecia gwiazdka i wystarczy nam kilka kart i mamy max level i myślę sobie, ej, to jest za proste, to jest za proste. I wczoraj dowiedziałem się czegoś, co mnie troszkę zaniepokoiło i troszkę mnie zdenerwowało w momencie, gdy ja kupiłem bardzo dużo golda w tej grze i troszkę się zmartwiłem. Także o tym w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o resetowaniu leveli na naszych minis. Zapraszam do oglądania. Jeśli odcinek był przydatny, to pamiętajcie o tym, że możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję. Let's go! A więc tak, siedzę sobie wczoraj na Discordzie Clash Mini i przeczytałem coś bardzo dziwnego i teraz to w tym momencie widzicie na ekranie. I tak, levele waszych minis będą resetowane. Jak pojawi się następny, drugi sezon, to wtedy będzie reset i wy stracicie wszystkie levele. Ale nie herosów, tylko i wyłącznie minis, także... Troszkę się zdenerwowałem, troszkę się zaniepokoiłem, ale z drugiej strony jest to bardzo fajna, dobra rzecz i nie jest to coś oryginalnego, tak jak jest to w Clash Royale, że ciągle maksujemy jednostki i tak dalej. No dobra, ale gdzie tu jest sens? Gdzie leży sens tego? No bo zobaczcie sobie, jeśli mamy pasa, robimy sobie opening za każdym razem, dostajemy te levele kart i chyba z tej lewej skrzynki dostajemy levele do herosów, a z prawej dostajemy do minis. Ale w moim przypadku jest tak, że z obu tych skrzynek potrafią wylecieć tylko i wyłącznie punkty do herosa. I plus za to. Nie wiem, jak to jest u was, ale tak jak ja ostatnio otwierałem pasa, to widzieliście, że bardzo dużo leciało punktów do minis. Wiadomo, te się zdarzają. No i przecież mamy misję, ej. I okej, ja sobie ostatnio troszkę zainwestowałem i kupuję sobie te karty, ale jak wczoraj się dowiedziałem, to zastanawiam się, czy robić to dalej. Oczywiście wam chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz. Wy tego nie róbcie. Sprawa wygląda tak, że bardzo dużo osób, które aktualnie siedzą w topce, oni tylko i wyłącznie kupują to. Czyli ten, no wiadomo, jak ktoś ma pieniądze, no to pakuje, tak? I maksuje sobie danego, wybranego herosa. Aktualnie najlepszymi herosami mamy Archer, co nie? Mamy Archer i mamy Mortisa, więc osoby to kupują i z biegiem czasu, to znaczy są już osoby na świecie, które mają max 10 level, więc jesteśmy w stanie to zrobić, tylko musimy wydać troszkę gemu, ale spokojnie. Z pasa te punkty lecą. Także też myślę, że nie wiem, za miesiąc, dwa jesteście w stanie przynajmniej wymaksować może jedną albo mieć praktycznie wszystkie herosy już, nie wiem, na 7., 8. levelu. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda, nie wiem ile następny level wymaga poszczególnych punktów, ale tak tutaj widzicie, żeby sobie przejść na przykład na level 6 na Archer Queen, wymagane jest 100 punktów, czyli 400 gemów, jeśli by to przeliczyć w sklepie. Więc to jest też bardzo duży wydatek. Myślę, że takie 2500 gemów za 460 zł. Myślę, że takie 2500 gemów za takie coś jesteście w stanie zrobić chyba może jednego max herosa. Także są już takie osoby, które sobie wymaksowały jednego herosa i jeśli kupujecie gemy, jeśli macie zamiar zainwestować w Clash Mini, to wydaje mi się, że właśnie kupowanie takich ofert jest ok, bo tutaj macie kolejne punkty, więc to jest nawet w miarę fajne. Ja niestety kupiłem bardzo dużo golda, kupiłem golda za 1600 gemów. 25 tysięcy, zobaczcie, i to 10 tysięcy poszło mi już chyba w 4 dni i większość moich minis jest już wymaksowane. Aktualnie mam 6 minis wymaksowane i to zostanie zresetowane w następnym sezonie. Teraz pytanie, ile ten sezon będzie trwać? I ten sezon ponoć ma trwać 2 miesiące. Czyli za 2 miesiące wy, jeśli będziecie sobie grać spokojnie, otwierać tego pasa, robić misję, to będziecie w stanie wymaksować większość swoich minis. Ale i tak stracicie te punkty. Ale jeśli tutaj balanse mają wchodzić raz na 2 miesiące, to będzie oznaczać, że będą takie jednostki, które będą silne, i wy z tych 5 mini, z takich najmocniejszych, będziecie w stanie zrobić sobie fajny deck i na tym się właśnie skupić i tak sobie maksować. I teraz pytanie, na co wydawać tego golda? Jeśli widzicie na przykład kartę z swojego deku tutaj w sklepie, który się resetuje codziennie o 1:00, to możecie sobie kupić. Możecie sobie kupić i tak dalej. Pamiętajcie, że w meczu nie jesteście chyba w stanie dojść do wszystkich minis na maksymalny 3. level, czyli te 3 gwiazdki. Czasami wiadomo, jest taka postać,
który jak ma 3 gwiazdki, na przykład taki miner, to jest bardzo mocny, więc jesteście w stanie, nie wiem, może zrobić jedną lub dwie. Ja jeszcze tego nie próbowałem, bo jeszcze mój deck nie został do końca wymaksowany, jeszcze mi został Bowler i jeszcze mi został Electro Wizard. Gorzej mam z tym Mortisem, bo mam 5 level, a aktualnie jak ktoś pytali, ja mam pucharków, mam 453 i dzisiaj na Twitchu robię bardzo duży push na moim koncie, ponieważ uzbierałem sobie 50 challenge coinów. I pytanie teraz, na co ja wydaję te moje gemy, te moje monety? Ja tutaj wydaję właśnie, wydaję sobie na ten sklep, dobra, mówię ciul, już sobie zrobię max te minis, niech to będzie, chociaż raz w jednym sezonie sobie zrobię, a gemy wydaję właśnie na challenge coiny. Dzisiaj mam 50 i pytanie, czy w ogóle pushowanie ma sens w tej grze? No, jak dla mnie, jak sobie streamuję, no to dla mnie to spoko, bo sobie gram i mogę się wpiąć w górę i tak dalej. 50 challenge coinów jest to bardzo dużo. Ja wiem, że to jest ciężkie do zdobycia i ze sklepu darmowe musielibyście czekać 10 dni, żeby mieć te 50. I teraz wyłania się pytanie, co się stanie z naszym głównym levelem konta? Ja mam 11 i to jest pytanie, na które wam dzisiaj jeszcze nie mogę wam powiedzieć, bo tego się jeszcze nie dowiedziałem, ale póki co ja 11 level, jaki wy macie level, piszcie w komentarzach. I napiszcie mi jeszcze w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, czy jesteście zszokowani, czy troszkę zdenerwowani, jesteście zdziwieni. Ja byłem mega mocno zdziwiony, myślę sobie, ja pierdziula, tyle golda wydałem, przecież ja mogłem sobie za gemy maksować Herosa, nie? Dobra, ale przynajmniej ja już nie popełnię tego błędu, bo już go zrobiłem i wy tego błędu teraz nie popełnicie. Także uważajcie, żeby nie bawić się w maksowanie minis. Nie róbcie tego. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Clash Mini. Jeśli odcinek był dla was przydatny, to zostawcie łapeczkę w górę. Ja się z wami żegnam. Zapraszam was codziennie na streamy Twitch VCerek. Let's go! Pozdro!